Witajcie kochani! Jakiś czas temu zrobiłam materiał o banku Gringota i pomyślałam sobie, że warto byłoby powrócić jeszcze na moment do goblinów i nieco dokładniej przedstawić ich historię. Zaczynając od początku. Gobliny były ogromnie inteligentnymi, niewysokimi magicznymi istotami z długimi palcami i stopami oraz spiczastymi uszami. Posiadały bardzo jasną karnację, ponieważ spędzały dość mało czasu na zewnątrz. Ze względu na swoje umiejętności związane z finansami, w dużym stopniu kontrolowały gospodarkę czarodziejów, prowadząc dobrze nam znany bank Gringota. Z tego względu na pewno nie zdziwi nikogo fakt, że zajmowały się one wybijaniem monet używanych na co dzień przez czarodziejów. Zresztą każdy galeon, knut czy sykl posiadał numer seryjny oznaczający danego goblina, który go stworzył. Duża część przedstawicieli tego gatunku zajmowała się także wycenianiem przedmiotów, gdyż gobliny potrafiły bezbłędnie odróżnić podróbkę od oryginału. Dodatkowo gobliny bardzo dobrze znały się na metalurgii, czyli dziedzinie nauki zajmującej się metalami, ich pozyskiwaniem i obróbką. Dlatego też potrafiły wytwarzać przeróżne elementy uzbrojenia, takie jak zbroje czy hełmy. Były przy tym niezwykle dokładne. Każdy z przedmiotów wykuty przez nie powszechnie uznawano za niezniszczalny. Sam Godryk Gryffindor szczycił się mieczem, który został stworzony właśnie w kuźniach goblińskich. Jak już jesteśmy przy mieczu, warto wspomnieć, że wykuł go sam król goblinów Ragnuk I, żyjący w IX lub X wieku. Ragnuk był najlepszym złotnikiem swoich czasów, a jako władca według kultury goblinów musiał pracować najwięcej i najdokładniej w porównaniu do innych przedstawicieli swojego gatunku. Dlatego też Godryk, wiedząc to, zlecił mu zadanie, które polegało na wykuciu najlepszego miecza, jaki widział czarodziejski świat. Miecz został wykuty z czystego srebra z rękojeścią ozdobioną rubinami, czyli kamieniami reprezentującymi Gryffindor w tabeli domów. Po stworzeniu tego legendarnego przedmiotu, król goblinów niechętnie oddał go Godrykowi, ponieważ miecz tak mu się spodobał, że sam zapragnął go mieć w swojej kolekcji. Od początku zresztą uważał go za swoją własność, z tego względu postanowił jak najszybciej odzyskać go z powrotem. Swoją drogą gobliny są bardzo charakternymi istotami. Ich pojęcie własności bardzo różni się od tego, którym kierują się ludzie. W ich przekonaniu każdy przedmiot de facto należy do jego twórcy, czyli w tym wypadku do goblina, który go wykonał. Podejście to często prowadziło do licznych sporów między czarodziejami, którzy nabywali przeróżne towary od goblinów, a samymi goblinami. Dla czarodziejów zakupione przedmioty były ich własnością, na którą wydali pieniądze. Jednakże dla goblinów, które wkładały swój trud i umiejętności w produkcję tych rzeczy, sprawa wyglądała inaczej. Według nich czarodziej mógł być jedynie użytkownikiem, ale prawdziwym właścicielem w dalszym ciągu pozostawał goblin. Z tego względu każdy nowy użytkownik przedmiotu wykonanego przez goblina winien osobno zapłacić mu za to, że może z niego korzystać. Przykładowo, jeśli czarodziej podarował przyjacielowi jakiś element goblińskiej zbroi, na przykład hełm, wówczas ten powinien w ramach podziękowania ofiarować goblinom konkretną sumę pieniędzy. Tak naprawdę jest to dla nich kwestia zasad i szacunku wobec ich pracy i twórczości, którą starają się przestrzegać, bronić oraz przekazywać dalszym pokoleniom. Ciekawa sytuacja występowała w przypadku śmierci właściciela rzeczy wykonanej przez goblina. Według tych istot w takiej sytuacji towar powinien zostać zwrócony twórcy przez rodzinę zmarłego. W przeciwnym wypadku będzie to uznane wśród nich za kradzież. Jeżeli natomiast twórca umrze przed kupcem, wówczas według ich przekonań zakupiony towar powinien trafić w ręce całej społeczności goblinów. Ale wracając do króla Ragnuka. Jako że uznał on Gryffindora za złodzieja, postanowił wysłać grupę swoich poddanych, aby odzyskali dla niego miecz. Jednak Godryk zdołał odeprzeć atak za pomocą swojej różdżki i odesłał napastników, by przekazali mu wiadomość, że jeśli kiedykolwiek jeszcze gobliny spróbują mu coś odebrać, zrobi im krzywdę. Po tym wydarzeniu król goblinów nigdy więcej nie próbował odzyskać miecza. Mimo tego wśród swoich towarzyszy rozpowszechnił legendę, według której Godryk przywłaszczył sobie legendarny przedmiot, co stało się również w późniejszym czasie jednym z powodów wszczęcia buntów przeciwko czarodziejom. Swoją drogą w całej historii magicznego świata gobliny często upominały się o swoje prawa, próbując walczyć z dyskryminacją i uprzedzeniami, jakie czarodzieje od zawsze do nich żywili. Najczęściej stosowaną przez nie metodą było wzniecanie rebelii przeciwko zbyt dużej władzy posiadaczy różdżek. Rebelie te były najbardziej rozpowszechnione w XVII i XVIII wieku, aczkolwiek nawet w czasach nowożytnych istniały niewielkie grupy działające przeciwko brytyjskiemu Ministerstwu Magii. Jednak sięgając wstecz, jedno z powstań miało miejsce w 1612 roku. Siedziba główna buntowników mieściła się wówczas w miasteczku Hogsmeade, a dokładniej w pubie pod trzema miotłami. Jednak co było powodem ataku? Otóż gdy w okolicach XVI wieku założono magiczny sąd Wizengamot, czarodzieje nie zgodzili się na powołanie reprezentantów goblinów, co te uznały za wyraz dyskryminacji. W końcu dlaczego tylko czarodzieje mieli pełnić tak ważną funkcję decydującą o wszystkich tych, którzy złamali magiczne prawo? Mając jeszcze w pamięci historię dotyczącą rzekomo skradzionego miecza przez Godryka, gobliny postanowiły odpłacić czarodziejom za niesprawiedliwości i wszcząć rebelię. Jednak poza zniszczeniami w Hogsmeade spowodowanymi potyczkami, goblinom nie udało się wywalczyć nic istotnego. Aczkolwiek bitwy w zaczarowanej wiosce zostały opisane przez czarodziejów w późniejszym czasie jako krwawe i zaciekłe.
Gdy walki dobiegły końca, przez jakiś czas zapanował względny spokój. Jednakże mimo ustania konfliktu, czarodzieje nie zmienili swojego podejścia względem goblinów. Na każdym kroku działali w sposób, który coraz bardziej naruszał ich godność i prawa. Wiele z tych działań było postrzegane przez same gobliny jako przejaw pogardy i dyskryminacji, co tylko pogłębiało i tak napiętą atmosferę. W 1631 roku Rada Czarodziejów uchwaliła dekret mówiący, że żadnemu nieludzkiemu stworzeniu nie wolno nosić ani używać różdżek. Na mocy tego dekretu czarodzieje wykluczyli więc możliwość legalnego używania różdżek przez inne rasy władające magią, jak na przykład skrzaty domowe czy właśnie gobliny. Jakby tego było mało, to gdy w 1707 roku stworzono Ministerstwo Magii, czarodzieje znów pokazali swoją wyższość nad innymi przedstawicielami magii. W atrium ministerstwa wybudowano wówczas fontannę zwaną Fontanną Magicznego Braterstwa. Przedstawiała ona czarodzieja z różdżką uniesioną ku górze, piękną czarownicę obok oraz patrujących się w nich z zachwytem skrzata, centaura i goblina. Przedstawiciele tych ostatnich uznały, że ukazano je jako istoty podrzędne, a tym samym kolejny raz poczuły się głęboko upokorzone. Kolejnym powodem coraz bardziej narastającego niezadowolenia wśród goblinów była przypadkowa śmierć Nagnoka, czyli goblina pracującego w banku Gringota. Otóż pewnego razu Ministerstwo Magii postanowiło wysłać do banku trola w charakterze ochroniarza. Goblinom oczywiście od razu nie spodobał się pomysł ingerowania czarodziejów w gobliński bank, aczkolwiek tym razem postanowiły pogodzić się z decyzją ministerstwa. Niefortunnie któregoś razu wspomniany wcześniej troll postanowił pozbawić życia jednego z pracowników banku, którym okazał się właśnie Nagnok. To wydarzenie wywołało wielkie oburzenie wśród goblinów, które uznały ten wypadek za zaplanowaną akcję ze strony czarodziejów. Jak było naprawdę, tego nie wiemy. Jednak każdy zdaje sobie sprawę z tego, że trolle nie są bezpieczne dla otoczenia i nie odznaczają się szczególną inteligencją, więc takie posunięcie ze strony ministerstwa nie było zbyt mądre, zwłaszcza że nikt wcześniej nie wyszkolił trolla do pełnienia tak odpowiedzialnej funkcji. Jeżeli myślicie, że to wszystko, to się mylicie. Kolejną sytuacją, która jeszcze bardziej podgrzała atmosferę, był incydent związany z Ugiem Uległym. Goblin ten w pewnym momencie swojego życia zorganizował turniej demimozów, a następnie oszukał społeczność czarodziejów, uciekając z nagrodami dla najlepszych. Następnie jakiś czas później przyłapano go na handlu złotem leprekonusów, co ostatecznie sprawiło, że został schwytany i uwięziony przez czarodziejów. Oczywiście sytuacja ta wydaje się bezdyskusyjna, ponieważ złodzieja przecież musiała spotkać zasłużona kara, aczkolwiek dla goblinów, którzy i tak byli bardzo niezadowoleni z ogólnej postawy czarodziejów wobec nich, był to kolejny pretekst do wszczęcia rebelii. Ostatecznie jednak czar goryczy przelał się, gdy pewnego razu młodzi adepci magii postanowili dla zabawy wrzucić do stawu Urga Utytłanego, którego przynomek swoją drogą idealnie odzwierciedlał sytuację, w której się znalazł. Dla młodych czarodziejów była to dobra zabawa, jednak upokorzony Urg okazał się tak wściekły, że postanowił stanąć na czele kolejnego buntu. Zebrał więc armię i ruszył na bitwę przeciwko czarodziejom. Choć ostatecznie został przez nich schwytany i uwięziony, sama rebelia nie dobiegła końca, tylko trwała w najlepsze przez wiele, wiele lat. Gobliny radziły sobie dobrze do tego stopnia, że zmusiły ówczesnego ministra magii Alberta Buta do ustąpienia ze stanowiska. Jego następcę Basila Flaka spotkał zresztą podobny los, gdyż rebelianci sprzymierzyli się z wilkołakami, a nowy przywódca magicznej społeczności nie czuł się na siłach, by uporządkować cały ten bałagan. Następny minister magii Hespestus Gor miał więcej szczęścia, gdyż finalnie udało mu się zapanować nad niektórymi buntami, choć historycy twierdzą, że jego odmowa dotycząca wprowadzenia programów resocjalizacyjnych dla wilkołaków doprowadziła tylko do kolejnych niezamierzonych ataków. Bądź co bądź, bunty goblinów trwały jeszcze dobrych kilka lat, aż ostatecznie zakończyły się po tym, jak jeden z ich przywódców, Wargot, stracił życie w trakcie bitwy. Ciekawostką jest, że wiele lat później powstała teoria, jakoby Wargot tak naprawdę był skrzatem domowym, a nie goblinem. Teoria ta jest na swój sposób bardzo ciekawa, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że czarodzieje specjalnie wysłali go, by stanął na czele buntu po to, by dał się zabić i tym samym zakończył rebelię. Jeśli chodzi o społeczność goblinów w czasach Harry'ego Pottera, to stworzenia te ani trochę się nie zmieniły. W dalszym ciągu dbały głównie o swoje interesy i były nieufne wobec czarodziejów, czego przykładem był Gryfek, który po opuszczeniu przez wybrańca miecza Godryka Gryffindora podniósł go i uciekł. Jednak patrząc na ogromną dyskryminację, z jaką spotkały się gobliny w całej historii magicznego świata, trudno im się dziwić, że zachowywały się w stosunku do czarodziejów w taki, a nie inny sposób. Od wielu pokoleń gobliny były uznawane za społeczność drugiej kategorii, często traktowaną z pogardą i pozbawioną wszelkich praw. Doświadczyły one licznych aktów dyskryminacji, począwszy od ograniczenia dostępu do ważnych stanowisk społeczności czarodziejów, aż po różnice w traktowaniu ich w życiu codziennym. Czarodzieje często wykorzystywali ich umiejętności rzemieślnicze, choć nie doceniali ich jako równych sobie, tylko traktowali z góry. W takich warunkach trudno się dziwić, że gobliny rozwinęły swoje własne podejście do własności i uczestnictwa w rynku magii. Ich podejście dla wielu osób może wydawać
się nietypowe, jednak warto zrozumieć, że jest ono głęboko zakorzenione w ich historii i doświadczeniach. Tak naprawdę dopiero szersze spojrzenie na ich sytuację, z którą się zmagały, pozwala lepiej zrozumieć, dlaczego za wszelką cenę broniły swojego prawa do własności i uznania, a przy tym były bardzo nieprzyjaźnie nastawione do posiadaczy różdżek, które zresztą im odebrano. Na zakończenie serdeczne podziękowania dla moich wspierających. Jeśli Ty także chcesz dołączyć do grona wspierających i otrzymywać różne bonusy, zajrzyj do sekcji Wspieranie, link znajdziesz również w opisie. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów dotyczących świata magii, kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek. A jeśli ten materiał przypadł Wam do gustu, zostawcie łapkę w górę i podzielcie się wrażeniami w sekcji komentarzy. Do usłyszenia, cześć!